Cześć, witajcie! Przed Wami poszedł w kolejnym... Cześć, witajcie! Przed Wami poszedł w kolejnym motovlogu! Bardzo, bardzo dawno motovlogu nie było. Miałem się motovlog już nie pojawiać. Ale z tej okazji, że jest tak fajnie cieplutko. Aj, dmucha wiatr, cholera. A mam nadzieję, że... Pan poprawia sobie to trochę mikrofon. A, może nie będzie... Zmieje dmucha. Może nie będzie szumieć. Miało już nie być motovlogów, po pierwsze z tego względu, że miałem czekać na kask z szybką. To jest pierwsza przyczyna. A druga przyczyna, miałem czekać na lepszą kamerkę. No ależ wyszło tak, że będzie się tego tak szybko nie doczekam. Mam sobie porad lusterko. No i stwierdziłem, że coś nagrać dla Was muszę, no bo ileż można nie nagrywać, no. No kopię sobie wodę. Trzeba było w końcu się zabrać, no i coś nagrać, kurczę, jakiś chociaż krótki motovlog. Coś tam postulać, jak zawsze, jakieś głupoty. No i coś po prostu nagrać, no. Tak miałem po prostu ochotę, chęć. Najbardziej, że zobaczyłem filmik dzisiaj od Hondziu. Swoją drogą pozdrawiam tego youtubera i zapraszam na jego kanał. To jest młody, zaczynający motovloger. Ma dopiero dwa filmy na swoim kanale, jakoś jeszcze nie specjalne, ale zaczyna tak jak ja w zasadzie, no uczę się wszystkiego po kolei. Także myślę, że jeżeli lubicie mnie oglądać, to na pewno spodobają się Wam jego motovlogi. Nie wiem, co mi się z kierunkami podziało, gdzieś chyba masy nie mam, nie mi świecą. A teraz na przykład mryga, nie wiem, nie kumam tego. Nie kumam tęczaczy. No i co, no oczywiście zapraszam do niego, fajnie jak sobie gada. Chłopak się nie stresuje i tak dalej. Nie ma takiego, jak to jest, u mnie nawet jest. Mimo już tyle nagrywam. Chyba fajnie naprawdę nawija szybciutko. No i oczywiście się uczy, no. No każdy motovloger, żaden motovloger nie zaczynał i od razu nie był, wow, super motovlogerem. Tylko każdy zaczynał od takiego, no, słabego. A jeżeli wydaje się, że ktoś był super od początku, to znaczy, że musiał wcześniej już coś nagrywać. Tylko po prostu się do tego nie przyznawał i usunął poprzedni kanał, jak... Chociaż może nie, no nie wiem, no tak jest w przypadku na przykład vlogerów, nie? Czy let's playerów. W sumie motovlogerów, no nie wiem, nie znam takiego przypadku, to może i nie ma. Ale chyba nie było żadnego takiego motovlogera, który nagle stał się super od tak, tylko... Każdy z czasem po prostu pracował na swoją reputację i stawał się po prostu coraz lepszy i lepszy i lepszy, coraz miał więcej widzów, coraz bardziej był popularny. A nasza energetyka jak zwykle opierdala się, bożąc koło komina, kurwa, no. A... Tylko jeszcze iluś jest w domu. Chyba w robocie. No jedźcie, że bo... Nic nie jedzie, nic. Nie będę na tych moźków czekał. Ale chyba coś naprawiają. Swoją drogą przemocowałem troszkę inaczej kamerkę, także w tej chwili widzę, co mi się nagrywa. Fajne to jest. Bo mogę troszkę... O, może tak nie. W tej chwili widzę, że widzicie zegary. Troszkę dalej ona jest, z tego względu nie złapie na przykład całego kadru tutaj zegarów, nie tak w tej chwili. I nie łapie na przykład... No, tutaj nie łapie już dalej drogi, czyli musimy wyżej mieć. No ale niestety to nie jest to aparat zwykły, czyli moje GoPro, które niestety, ale nie daje rady, jeżeli chodzi o kąt widzenia. No i nie da się z tym nic zrobić, próbowałem soczewki dopakować do tego, od innych aparatów, od Canona, ale niestety, moment, to mikrofon, ale niestety, to no nie będzie. Nie będzie i nie, bo nie, dlatego że nie, i nie, i z naszej ułożone soczewki są i chulery to nie pasi. A szkoda, bo fajnie by było mieć choćby już na przykład, to nie wiem, bo to jest chyba 120 stopni albo 90 stopni, nawet nie wiem. No ale fajnie byłoby mieć powiedzmy, nie wiem, 140 stopni. Choćby. No na przykład GoPro nagrywa. O, inne za dziurę. 170 stopni, także to jest naprawdę full bajera. Tak samo sobie jest JK, też nagrywa, o ile się nie mylę, 170 stopni. Są też kamery, które chyba nagrywają 190 stopni, ale 190 to jest naprawdę takie rybie oko robi tak zwane i show nie ma. O, bije mi się po żarciu, bo jadę już chwilę o śniadanie, tak? Jest godzina, o nie mam tu godziny w moim aparacie.
Mam 5 minut, nagrywam. Tak, patrzę się na aparat, a nie na drogę. W sumie w aparacie też drogę widzę, ale... Ale jest w tej chwili godzina trzecia. No, wnet tylko do trzeciej będzie. No i... Kwestia taka, że dopiero jadę śniadanie, bo w zasadzie niedawno wstałem, bo wczoraj sam śmilasz, żeby zostać ze znajomymi. Czy potem coś nie naszło. Fajnie było, nie? To było nawet bardzo fajnie. Ale powrót... No tak jak mówię, nie polecam, pisałem to już na fanpage'u, na Facebooku. I powiem wam też tutaj, nikomu nigdy w życiu nie polecam jechać w lecie, bo w zimie to już nie mówię, ale w lecie, w krótkim podkoszulku bez rękawków, w spodenkach, a trzeciej w nocy, kiedy mamy, nie wiem, jakieś 10 stopni, może i mniej. No sobie wróciłem do domu, to była taka prawie, że no, kostka lodu to ze mną nie była, ale no tak przemarznięty, że naprawdę masakra, no. Mam nadzieję, że mojego wydechu za bardzo nie słychać. W tej chwili jest wyciągnięta wytłumienie całkowicie, bo będę to chciał przerobić, kupić w końcu rurkę perfo. Ale będzie mi tak perczyć, to się w końcu zmotywuje do tego, może. I jeszcze miałem coś dalej nawijać. A, odnośnie w ogóle, o, dziupa. Odnośnie takie pogody jak dzisiaj. Ale na aparacie tego tak nie widać. Na razie jest słoneczko, jest 34 stopnie w cieniu. Czyli naprawdę wcale nie gorąco. I co w taką pogodę można robić? Można jechać tak jak teraz i można kierować się w kierunku wody. Wody w sensie rzeki, jeziora, basenu. Ale basenu na przykład unikam, bo no i lubię iść po prostu nad wodę po to, żeby sobie wsadzić nogę i tylko tyle, bo jest tyle ludzi, że się nie da więcej ciała wsadzić, bo tylko nogę damy radę zmieścić. Ale na przykład tak, mamy taki sobie Wisłok u nas. A podjadę na mocną, pokażę jaki to jest Wisłoczek, bo tam jak będę dojeżdżał na miejscówkę, to nie będę wam pokazywał, bo dziury jak cholera. Nie wiem, czy nawet z tego mojego GoPro nie odkręcę, bo nie wiem, czy już mówiłem, ale zepsuł się mi uchwyt. A światło, babeczkę sobie włącz. Znaczy uchwyt, w kamerce po prostu wyrobił się mi gwin do tego, czy mojego odkręcania, przekręcania. I nie wiem, czy będę to chciał może nakleił, skleić, albo w ogóle po prostu zrezygnuję. Ej, dojedziemy na mocną, pokażę jak ten Wisłoczek wygląda. Bardzo sobie fajnie. A taką rzeczkę sobie mamy. A tylko się jeszcze zatrzymam. A może mi nikt nie opiernicze, jak sobie zejdę z moto. Mojego motorka. No i widzicie, mamy taką sobie rzekę. To jest na przykład płyciutko, nie? To jest, wiem, po kolana, może coś takiego. Jeszcze podzielę w drugą stronę, a tam widać się ktoś kąpie nawet. Ale druga ta kamerka. No widzicie tam, daleko tam, to się kąpie. No, tak wygląda nasz Wisłoczek, nasza rzeka. No i to oczywiście w inne miejsce. I dobra, zbieram się, bo mamy 8 minut nagrania, bateria widzę się wyczerpuje, bo już chyba z... Ja wiem, no do ostatniego motovloga chyba nie używałem. Chociaż nie, sorry, używałem. Kamerki używałem ostatnio, jak nagrywałem Walk Around, które prawdopodobnie albo już będziecie widzieć, albo dopiero zobaczycie, chociaż raczej dopiero zobaczycie miasteczek na drodze. Z tego względu, że motovloga to ja po prostu, no nie muszę dużo obrabiać, nie? Wezmę po prostu, przycinam początek, przycinam końcówkę, przeglądam po prostu, co oglądam sobie sam całego mojego motovloga. Posłucham, jakie głupoty gadałem, jeżeli coś niepotrzebnie gadałem, albo nie wiem, po prostu była chwila przerwy i tak dalej, to po prostu to wytnę. Ewentualnie coś tam poprawię, to się rzucę. I to jest naprawdę taki obstryk i motovloga już mogę wrzucać. A poza tym, że się musi wyrenderować, nie? To jest swoją drogą. Ja nie wiem, czy ja na czwórce, czy nie. Ja zepsuł się mi, kurczę, czujnik i nie widzę, jakim biegiem jadę. Czy tak, trójkę mi pokazuje, dwójkę mi pokazuje, ale jedynki i czwórki niestety nie. Ale wracając jeszcze do motovlogów. Tak mówiłem, motovlogi obrabia się bardzo fajnie, bardzo szybko. Dlatego też polubiłem je kręcić. Oraz, no będę kręcił, może najwyżej dostanę jakiejś konkretnej anginy, także wyląduję w szpitalu w końcu, to może mnie nauczysz, że się nie gada jeżdżąc w kasku bez szybki, ale co się nie robi dla moich widzów, nie? Wiadomo. A takie większe materiały właśnie jak Walk Around, to może muszę parę razy obejrzeć, tym bardziej to jest jakości HD, to troszkę mój komputer przymula przy tym, czy przymula, no to jest stary rupieć, pewnie 2005 rok, nie? To on ma prawo nie zapierdalać. Zamulać. No i taki film naprawdę długo schodzi obrabiać, a
potem wiadomo, efekty dorzucić jakieś, coś wyciąć. I z samymi, nie, samymi efektami to jest najwięcej zabawy. Szczególnie na przykład takie filmy bardziej profesjonalne, jak robię jakieś tam zlotów, spotów i tak dalej. Nienawidzę jakiegoś takiego zakrętu, bo to nigdy nic nie widzę. To w takich filmikach naprawdę, powiedzmy, filmik trwa dla was 5 minut, nie? A ja taki filmik nieraz robię 4 do 8 godzin. No nie, no 8 w sumie chyba. 8, no 8 powiedzmy godzin razem z dobieraniem muzyki i tak dalej, przygotowaniem całego materiału. No to wiadomo, trzeba to sobie trochę opisać czasem i tak dalej, powycinać wcześniej. To jest naprawdę zabawy z takim czymś. No i nic, ja będę kończył moto vloga. Mam nadzieję, że tego się podobało. Ci, kto będą jeszcze nowi, chociaż nowi, ja wiem, nowych po niewiele osób nie będzie. A jeszcze chciałem powiedzieć, że będę chciał coś nagrać dla was ze spotkania z Adamem, o ile to spotkanie wypali. Z Adamem Motovlog oczywiście, którego wam jak najbardziej polecam. On jedzie sobie na wycieczkę, także będziecie mogli sobie obejrzeć u niego na fanpage'u, jak i zarówno na kanale, który tam będziecie mieć w opisie. Zresztą jak zawsze. A bociany przeleciały już. Dobra, sorry, jebłem teraz. Bociany przeleciały, tak kuźwa, bociany przeleciały już pół roku temu, a ty poszły dopiero skamtałeś się, że bociany przeleciały. Ale to jest tak serio, chyba drugi bocian, którego widzę w tym roku. Ale wracając do Adama. Papa, polecam. Pozdrawiam zresztą. Adam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I czekam właśnie za twoje spotkanie, czy twoje, moje spotkanie z tobą. Wreszcie, żebyśmy się spotkali i sobie pogadali, w ogóle fotę strzelili. Co fajnie będzie z tobą, Adam, z tobą, Adam, fotę sobie strzelić, kurde. Będę się mógł pochwalić. A patrzcie, kurde, znajomi, byłem z Adamem Motovlogiem się spotkać. No i tak mówię, zapraszam na jego kanał, tam będzie cała ta wycieczka i tak dalej. Także możecie obejrzeć jego filmy te aktualne i czekać na nowe filmy z wycieczki, bo naprawdę będą coś, czuję, że epickie. Bo jedzie na niepociągu jedzie dookoła Polski, na swojej CBR-ce. Chyba, tak? CBR-kę ma? CBR-kę. Mam nadzieję. Jak Adam, jak to jest CBR-ka, to sorry, ale no ja mam taką pamięć, że zapominam dużo rzeczy i nawet nieraz zapominam, jak moje moto się nazywa, a co dopiero na przykład twoje, Adam. No i nic, ja kończę taką motovloga, teraz trzymajcie się, cześć, świadomie Boszu. No i zapraszam do kolejnych motovlogów, które może się pojawią. Jak będzie dużo fapek, łapek, bajeczków, do góry będzie dużo tego wszystkiego. Będą fajne komentarze, takie wiecie, motywujące, nie? Kurde, a ja nie wiem, czy drogi nie pomyliłem, czy nie wiem to skręcić, ale może nie, dobra. Dobra, zwykle potem 3 przez 3. Także ja się bardzo zmotywuję do nagrania kolejnego motovloga, a w zasadzie to wy mnie zmotywujecie do nagrania kolejnego motovloga, to ten kolejny motovlog się pojawi, być może bardzo wkrótce. Teraz dosyć dużo jeżdżę. Jest akurat tak, że na wachę mam. Także będę mógł nagrywać. Tematy jakieś się znajdą. No, a tam zawsze coś znajdę, coś po pitole mam tu bez seksu, jak to od pierwszego mojego motovloga, którego nagrałem bardzo dawno temu i możecie w sumie popatrzeć sobie u mnie na kanale stare filmy, albo wyszukać. Filmik nazywa się Pitole coś bez seksu, chyba tak. I obejrzeć mojego w zasadzie takiego pierwszego motovloga. No i dupa, ja miałem gdzieś skręcić i zapomniałem gdzie, cholera. Dobra, nie trzymaj się, cześć, ja szukam drogi do dojazdowej. Łapęc jest. W górę. Wejdźcie, nawet moją formułkę zapomniałem. Komentarze, subskrypcje i tak dalej, no wiecie, wy tam znacie. Wiecie wszyscy youtuberzy, widzą jak to się robi. No, trzymajcie się, cześć, elo. Elo, tak, o, tak, pa, hej, pa, pa. O, coś z samochodem będzie. Jednak drogi nie pomyliłem, ha. Dobra, pasuje to wyłączyć.
going overall. No nie, no nie gadali, że coś popaje, wiecie. No to se popergamy. Se papajem jedzie. Będzie sobie pryskał. Gdzie ta miejscówka była? Kurde, już dawno mnie tu nie było. Rok temu chyba, bo i dwa. Nie, że trafię. Tego chłopa to ja bym skądś znał. A pokrzywy nie, tylko nie pokrzywy. No i tak to jest, moi drodzy, na wsi. Jedzie sobie taki papaj i trzeba sobie perkać powoli. A na szczęście facet fajny odsunął i się bierze znajomy, tu już jest.